kolejnym dzisiejszym wykładzie będziemy rozmawiać o tematyce rozwoju gospodarczego. Więc na początku spróbuję przybliżyć jakby kilka podstawowych twierdzeń ekonomii na temat tego, skąd rozwój gospodarczy może się brać, a później zastanowimy się, jak to rzeczywiście w historii bywało, że czegoś takiego jak rozwój gospodarczy na dużą skalę doszło i dlaczego możemy się cieszyć relatywnie wysokim poziomem życia w porównaniu z tym, co na naszej planecie było 1000 czy 2000 lat temu. I generalnie przez rozwój gospodarczy będziemy rozumieć większy zasób dóbr konsumpcyjnych, które ludzie mogą wykorzystywać do zaspokajania swoich celów oraz większą wartość majątku produkcyjnego, który do wytworzenia tych dóbr konsumpcyjnych jest niezbędny. I w teorii ekonomii doszliśmy do kilku mniej lub bardziej oczywistych wniosków na temat tego, skąd rozwój gospodarczy może się brać. I jakby pierwszym elementem, który myślę, że wielu osobom przyjdzie do głowy, jest to, że rozwój może się wziąć stąd, że mamy więcej zasobów, więcej czynników produkcji do wykorzystania niż mieliśmy wcześniej. Więc jakby nasz rozwój może się brać stąd, że mamy jakieś nowe zasoby. Jakie to mogą być zasoby? Mogą to być surowce, tak? Codziennie są odkrywane jakieś nowe złoża ropy, gazu, jakichś metali ziem rzadkich, metali szlachetnych czy innych rzeczy, które zaliczylibyśmy do tej kategorii czynnika produkcji, jaką jest ziemia. Mogą też się rodzić nowi ludzie, nowi pracownicy, tak? Mamy 6 czy 7 miliardów ludzi na świecie, kiedyś było ich znacznie mniej. I każda taka osoba to możliwość świadczenia kolejnych usług pracy. Oprócz tego ci ludzie mogą na przykład mieć coraz to nowe umiejętności, więc jakby nie tylko ilość tych zasobów się zwiększa, ale też powiedzmy, jeśli pojawiają się ludzie, którzy potrafią programować, jest to też jakiś nowy zasób, który może być wykorzystywany przez przedsiębiorców. Więc jakby mamy też jakby nowy kapitał ludzki, tak? Nie tylko więcej pracowników, ale też pracowników, którzy potrafią świadczyć konkretne usługi. Więc tak, nowe zasoby mogą się wziąć z tego, że coś odkryliśmy, że jacyś ludzie się urodzili, albo że ci ludzie nabili jakieś nowe umiejętności, których wcześniej nie mieli. Kolejny czynnik, który może sprawić, że dochodzi do rozwoju gospodarczego, to tak zwany podział pracy. To zagadnienie, jeśli studiuje się ekonomię, jest zwykle poruszane na zajęciach z międzynarodowych stosunków gospodarczych. I tam, jak zwykle, są pierwsze rozdziały podręcznika do MSG. To właśnie mówi się o teorii kosztów absolutnych Adama Smitha i teorii kosztów komparatywnych Davida Ricardo. I ci panowie na przełomie XVIII i XIX wieku zauważyli, że ludzie potrafią wytworzyć więcej dóbr, jeśli dzielą się pracą i jeśli w przypadku Smitha każdy robi to, w czym jest najlepszy. Jeśli mamy jedną osobę, która jest wyjątkowo sprawnym rolnikiem i potrafi
dobrze dbać o swoje pole, o swoje plony, no to dobrze, żeby ta osoba zajmowała się na przykład produkcją pszenicy. Natomiast jeśli mamy drugą osobę, która potrafi świetnie zajmować się uprawą winorośli i procesem wytwarzania wina, no to lepiej, żeby ta osoba zajmowała się właśnie wytwarzaniem wina. No i jako, że Smith i Ricardo byli tak zwanymi ekonomistami klasycznymi, to jak wczoraj trochę wspominaliśmy, oni jakby teorię produkcji opierali na kosztach. Więc jeśli załóżmy, że osoba pierwsza, a nazwijmy go Johnem, potrafi wyprodukować tonę pszenicy przy użyciu 100 godzin pracy, druga osoba, niech to będzie Jacques, potrafi tę tonę pszenicy produkować, wykorzystując 200 godzin pracy, więc dwa razy więcej. Ale z drugiej strony jeden hektolitr wina Jacques potrafi zrobić, wykorzystując 50 godzin swojej pracy, a John musiałby na to stracić 300 godzin. Takim jest niewprawnym winiarzem. No to jeśli każdy gdzieś jest w czymś lepszy od drugiego, no to jasne jest, że jeśli cały swój czas John przeznaczy na produkcję pszenicy, a Jacques przeznaczy na produkcję wina, to wtedy razem tworzą wtedy więcej dóbr, niż gdyby każdy z nich zajmował się produkcją każdego pojedynczego dobra. I to spostrzeżenie zostało jeszcze wzmocnione właśnie przez Davida Ricardo, który zauważył, że nawet jeśli ktoś byłby w czymś we wszystkim lepszy, a druga osoba byłaby w czymś we wszystkim gorsza, tak, jeśli John potrafiłby i lepiej robić pszenicę, i lepiej potrafiłby dbać o winorość, i potrafiłby robić więcej lepszego wina, to i tak opłacałoby mu się kupić też trochę usług od Jacques'a. I ten Jacques w czymś będzie mniej zły. Albo będzie trochę mniej zły w robieniu pszenicy, albo będzie trochę mniej zły w robieniu wina. I jeśli skoncentruje się na tym, w czym jest mniej zły, to wtedy dalej będziemy mieli do czynienia z większą produkcją, jeśli panowie będą się specjalizować. Jeśli ten Jacques przeznaczy cały swój czas na produkcję wina, a John większość czasu na produkcję pszenicy, trochę na produkcję wina, to dalej wytworzą wtedy więcej, niż gdyby każdy z nich przeznaczył połowę czasu no, na produkcję wina i na produkcję pszenicy. I to prawo właśnie, to prawo przewagi komparatywnej Ricardo lub prawo kosztów komparatywnych Ricardo, Ludwig von Mises nazywa trochę inaczej. Powiedział, że to jest prawo asocjacji Ricardo i jakby to dla niego był kluczowy element, który tłumaczy nam, dlaczego w ogóle powstało społeczeństwo. Bo jeśli to prawo jest prawdziwe, to oznacza, że większy dobrobyt bierze się ze współpracy międzyludzkiej niż z wyzysku jednej osoby przez drugą. Że podział pracy i współpraca mają większy sens niż życie w izolacji. Jakby kiedy ludzie zaczęli sobie zdawać z tego sprawę, to już dużo przed tym, zanim Ricardo to matematycznie sformułował i wykazał, kiedy ludzie zaczęli zauważać, że współpraca społeczna im się po prostu opłaca, że są w stanie wtedy zyskać większy wachlarz dóbr po lepszych cenach, to wtedy właśnie powstało społeczeństwo. I teraz jest problem, skąd mamy wiedzieć, jaki podział pracy jest dla nas dzisiaj najlepszy. No, tutaj pozostaje pole do przedsiębiorczych eksperymentów i jakby zadaniem przedsiębiorców w tworzeniu nowych firm, w zmienianiu firm jest właśnie testowanie różnych nowych podziałów pracy. Czasami okazuje się, że podział pracy jest niepotrzebny, że nie przynosi dodatkowych efektów i wtedy taka firma upada bądź musi się restrukturyzować. Natomiast jeśli ktoś potrafi znaleźć nowe podziały pracy, które okazują się zyskowne, które przejdą rynkowy test, to wtedy
taki podział pracy okazuje się dla społeczeństwa korzystny. I właśnie jeszcze nawiązując do tego poprzedniego wykładu Karola, to Ludwig von Mises właśnie określał konkurencję nie jako jakąś tam rywalizację czy walkę, ale właśnie dla Misesa konkurencja to był proces, w ramach którego każdy sobie szuka najlepszego miejsca w systemie społecznej współpracy i w systemie społecznego podziału pracy. Czyli jakby przez konkurencję, przez to, że eksperymentujemy, próbujemy, tutaj się zatrudnimy, tutaj otworzymy firmę, że mamy to pole wyboru, widzimy, gdzie nasze dochody są wysokie, gdzie nasze dochody są niskie. Możemy z jednej strony pomóc sobie, zwiększając swoje dochody, a z drugiej strony świadczy to o tym, że przyczyniamy się do lepszego zaspokajania potrzeb konsumentów i jesteśmy w stanie pogłębić podział pracy, tym samym zwiększając zasób dóbr dostępnych dla społeczeństwa. Trzecim elementem, który możemy wyróżnić, to technologia. Technologia, czyli jakby wszelkie przepisy na temat tego, jak coś można wyprodukować. I dzięki lepszym technologiom potrafimy tworzyć dobra, których wcześniej nie potrafiliśmy robić, jak i lepiej wykorzystywać czynniki produkcji, które wcześniej były wykorzystywane kiepsko. Tak, jeśli mamy lepszą technologię produkcji pszenicy, to z jednego ziarna pszenicy możemy otrzymać 20 ziaren zbiorów, a nie, jak to bywało kilkaset czy tysiąc lat temu, 2 czy 3 ziarna. I dzięki temu właśnie, że dysponujemy lepszymi przepisami na produkcję, to zwiększamy produkcję z każdej usługi czynnika produkcji, jaki wykorzystujemy. I te technologie możemy rozumieć dość szeroko, bo nie są to tylko jakby rzeczy ściśle techniczne, ale też generalnie jest to też wiedza o tym, jak cały proces produkcji organizować. Tak więc jeśli mieliśmy upadek gospodarki realnego socjalizmu w Polsce i transformację gospodarczą, no to wtedy jakby no niewiele osób wiedziało, jak prowadzić dużą firmę w warunkach rynkowych i dopiero jak na przykład weszły jakieś duże firmy zagraniczne, ludzie tam trochę popracowali, zobaczyli, jakie są procedury, jak można ludźmi zarządzać, sprzedażą, produkcją, marketingiem i tak dalej, to dopiero wtedy jakby ta wiedza też organizacyjna zaczęła się w Polsce rozprzestrzeniać i można też powiedzieć, że było to swego rodzaju rozwój technologiczny, tylko nie w takim już właśnie ścisłym sensie technicznym, że znamy przepisy, ale też wiemy, jak cały proces produkcji organizować. I dzięki technologii każda usługa czynnika produkcji może być dużo bardziej produktywna. A kolejnym elementem, który sprawia, że możemy żyć w świecie bogatszym, są zwiększone oszczędności netto. Człowiek samą siłą swoich mięśni we współpracy z naturą nie jest w stanie wytworzyć zbyt wielu dóbr, dlatego też używa do tego narzędzi różnego rodzaju. Tak, te narzędzia to zwane dobra kapitałowe i żeby te dobra kapitałowe tworzyć, człowiek musi oszczędzać. No jakby w tej pierwotnej gospodarce to polegało to na tym, że trzeba było sobie uzbierać jedzenie i przez jakiś czas nie produkować jedzenia, tylko właśnie wytwarzać narzędzia. No teraz w gospodarce pieniężnej ma to już inną postać.
nie musimy sobie odejmować jedzenia. Otóż po prostu część swojego dochodu przeznaczamy na przykład na zakup aktywów finansowych, z których to aktywów finansowych przedsiębiorcy mają środki na finansowanie swojej działalności. I dobra kapitałowe mają tę przykrą cechę, że się zużywają, więc mówimy, że one się amortyzują. Także każdego roku w związku z tym, że się zużywają, tracą swoją wartość, więc potrzebne są jakieś nowe oszczędności do tego, żeby tę strukturę kapitałową utrzymywać. Tak, jeśli te oszczędności równają się amortyzacji, to oszczędności netto są zerowe. Jeśli te oszczędności są mniejsze niż amortyzacja, to te oszczędności netto są ujemne. Mamy do czynienia z konsumpcją kapitału, tak? Nie oszczędzamy na tyle, żeby odbudować na nowo wszystkie nasze fabryki. Natomiast jeśli oszczędzamy więcej niż dobra kapitałowe się zużywają, niż wynosi amortyzacja, to mamy do czynienia z dodatnimi oszczędnościami netto. Mamy do czynienia z tak zwaną akumulacją kapitału. I dzięki akumulacji kapitału mamy kolejne narzędzia do tego, żeby coś produkować. Tak? Dzięki akumulacji kapitału możemy wykorzystać to, na przykład, że mamy lepszą technologię. Bo lepsza technologia zwykle wymaga tego, żeby zbudować jakąś nową maszynę, zbudować jakąś nową linię produkcyjną i bez dodatkowych oszczędności byłoby to niemożliwe. Oprócz tego możemy oczywiście budować rzeczy, które są już sprawdzone, niekoniecznie innowacyjne, ale w większej ilości. Tak, i te dobra kapitałowe są tworzone przez przedsiębiorców o tyle, o ile spodziewają się, że zwiększą jego produkcję, więc dzięki temu też jakby mówi się, że praca ludzka jest bardziej uzbrojona w dobra kapitałowe. Znaczy, że każda godzina ludzkiej pracy może wytworzyć fizycznie więcej dóbr i usług, których ludzie potrzebują. No i jakby oszczędności netto są jakby tym długoterminowym, najbardziej pewnym, najbardziej pewną przyczyną tego, że gospodarka może się rozwijać. I im bardziej rozbudowaną właśnie mamy strukturę dóbr kapitałowych, tym wyższym poziomem życia możemy się cieszyć. I jeśli sięgną Państwo kiedyś do ludzkiego działania, no to właśnie Mises tam opisuje na przykład, jak to się dzieje, że Rumunia była państwem względnie nierozwiniętym względem państw zachodniej Europy. No i tak się zastanawia. W zasadzie wiedzy technicznej nie brakuje, tak? Są w Rumunii inżynierowie, tak to było pisane w latach 40. Są w Rumunii inżynierowie, którzy kształcili się w Wiedniu czy w innych głównych zachodnich europejskich uniwersytetach, więc jakby nie ma tej bariery wiedzy, tak? W zasadzie istnieje technologia. Jedyne, czego tam brakuje, to właśnie dóbr kapitałowych. Rumunii, żeby osiągnąć tak rozbudowaną strukturę kapitałową, z jaką mamy do czynienia w Austrii, Francji czy w Niemczech, no musieliby oszczędzać praktycznie cały swój dochód przez długie lata, żeby zakumulować tyle kapitału, wytworzyć tyle dóbr kapitałowych na każdego zatrudnionego, żeby praca Rumunów była tak efektywna jak praca Niemców czy Austriaków. Ale na szczęście w XIX wieku przedsiębiorcy wymyślili sposób, żeby ludzie nie musieli tak długo czekać. Tak mianowicie wymyślono inwestycje zagraniczne. Tak, czyli okazało się, że można handlować nie tylko już gotowymi dobrami konsumenckimi, ale też przedsiębiorcy mogą swoje oszczędności z kraju do kraju przewozić i w takiej Rumunii właśnie na przykład zbudować fabrykę wedle
zachodnich wzorców, dzięki czemu proces rozwoju właśnie tych krajów gorzej rozwiniętych staje się znacznie prostszy, skoro te oszczędności netto nie muszą pojawiać się tylko z oszczędności samego społeczeństwa, ale mogą być też jakby przywiezione z zewnątrz. Tak? Dlatego też Mises uważał, że właśnie, że inwestycje zagraniczne były jednym z najważniejszych wynalazków XIX wieku, nie akurat jakieś nowinki techniczne, i wszelkie kontrole kapitału są szkodliwe, ponieważ właśnie przeszkadzają temu, żeby te oszczędności znalazły najbardziej zyskowne dla siebie miejsce w międzynarodowym podziale pracy. No i powstaje pytanie, co zrobić, żeby te cztery rzeczy się w społeczeństwie wydarzyły, przez co moglibyśmy się cieszyć wysokim poziomem rozwoju gospodarczego. No i zwykle ekonomiści na tak zadane pytanie odpowiadają, że potrzebne są do tego odpowiednie instytucje. Dzięki takim instytucjom jak poszanowanie praw własności, jak swoboda umów, jak swoboda wyboru miejsca zatrudnienia, swoboda wyboru zawodu, swoboda wyboru swojej ścieżki edukacyjnej, powstaje system, który sprzyja temu, żeby były odkrywane nowe i bardziej skuteczne sposoby podziału pracy i żeby akumulowane dobra kapitałowe wykorzystywały najnowsze technologie i żeby każdy ludzki wysiłek stawał się coraz bardziej produktywny. Tak, bo dzięki takim instytucjom właśnie jak własność prywatna czy swoboda umów mamy do czynienia z dwoma zjawiskami. Pierwsze, mamy pole działań dla przedsiębiorców, którzy mogą czynić rynkowe eksperymenty na temat tego, czego ludzie potrzebują i jak trzeba firmy zorganizować. A do tego, jeśli mamy własność prywatną, to wytwarza nam się system cenowy, tak? Czyli podstawa kalkulacji ekonomicznej, więc ci przedsiębiorcy mają na czym opierać swoje sądy, mogą post factum zmierzyć swoje zyski i straty i jest to jakieś narzędzie, które sprawia, że mogą nie po omacku, tylko w jakiś taki bardziej skuteczny sposób przewidywać to, gdzie najlepiej zainwestować kapitał i inwestują go tak, żeby zaspokoić potrzeby konsumentów. Tak więc jakby w tym systemie, w którym mamy poszanowanie dla prywatnej własności, swobodę umów, istnieje tak zwana suwerenność konsumenta, tak? Czyli o tym, co się produkuje, jakby wprost decydują przedsiębiorcy, tak? Oni zakładają firmy i wytwarzają produkty, dostarczają je na rynek, ale ostateczną decyzję o tym, co kupić, a czego nie, podejmują konsumenci. Więc jakby oni są prawdziwymi suwerenami i przedsiębiorcy nic im nie mogą narzucić. Jeśli produkt się nie spodoba, to będzie musiał z rynku zniknąć. Więc jakby ekonomistom jakby wydaje się, że jeśli gdzieś wprowadzimy właśnie porządne instytucje, to będzie królowa suwerenność konsumenta, będzie miejsce dla przedsiębiorczości i wtedy wszelkie zasoby, które są w gospodarce dostępne, będą coraz lepiej wykorzystywane i jeśli są dobre instytucje, to właśnie na przykład napłyną oszczędności z zagranicy i ten rozwój będzie mógł być dużo szybszy. I jest to generalnie wszystko prawdziwe, z tym, że rozwój gospodarczy
jak patrzymy sobie jakoś szerzej w historii, przebiegał trochę inaczej. Jakby oczywiście dość trudno precyzyjnie zmierzyć poziom życia i porównywać go w historii. Natomiast na tyle, na ile historycy gospodarki są w to stanie zrobić, bo to mniej więcej panuje zgoda co do tego, że mniej więcej do roku 1800 poziom dochodu ludności generalnie się przez kilka tysięcy lat nie zmieniał. Były czasy lepsze, jak na przykład okres potęgi Imperium Rzymskiego, pierwszy, drugi wiek naszej ery, czy pełne średniowiecze, gdzieś tam powiedzmy XIII wiek. Natomiast one były, po nich następowały momenty gorszej koniunktury, jak właśnie powiedzmy początek średniowiecza, kiedy ten poziom życia spadał, ale generalnie jakby cały czas ten poziom życia oscylował wokół poziomu, który dzisiaj uznajemy za skrajną biedę i generalnie ludzie zmagali się z tym, żeby końcem zimy, początkiem wiosny, żeby mieć co jeść. Tak, to było podstawowe zagadnienie, zanim wzejdą pierwsze plony, żeby nie skończyły się zapasy. I był to też świat dość okrutny pod tym względem, że spora część niemowląt umierała, zanim osiągnęła drugi czy piąty rok życia. To było tam zwykle 50% tej granicy nie przeżywało. A wszelkie udoskonalenia techniczne, tak, na przykład użycie młyna wodnego na powszechną skalę w średniowieczu, czy stworzenie lepszych metody orki ziemi, na chwilę podwyższały poziom życia, ale jednak to było wkrótce jakby kompensowane przez wzrost liczby ludności i ludzkość tkwiła w tak zwanej pułapce maltuzjańskiej. To znaczy, że dodatkowe dobra, które były dostępne, sprawiały, że nieco więcej osób przeżywało, ale poziom dochodu na osobę w długim terminie się nie zmieniał, tak? Bo było nieco większa produktywność była, ale ona została skonsumowana przez to, że większy dobrobyt musiał być dzielony na więcej osób i cały czas pomimo tego, że ludzka wiedza techniczna rosła, to cały czas oscylowaliśmy wokół tego poziomu i nagle gdzieś w drugiej połowie XVIII wieku w Wielkiej Brytanii ten wykres zaczął przybierać taką postać i tak idzie do dzisiaj mniej więcej. I w innych krajach systematycznie ten poziom życia zaczął rosnąć w sposób naprawdę skokowy i taki, który trudno było sobie wcześniej wyobrazić. Właśnie jeszcze ci ekonomiści klasyczni, jak Smith czy Ricardo, no raczej dość pesymistycznie patrzyli na przyszłość ludzkości. Twierdzili, że rozwój wszelki demograficzny będzie powodował to, że do upraw będzie musiała być wykorzystywana coraz gorsza ziemia, więc stopy zwrotu będą coraz gorsze i generalnie ich dociekanie ekonomiczne wskazywały raczej na to, że ludzkość osiągnęła już swój szczyt rozwoju i raczej twierdzi, że ekonomia pokazuje, że większego rozwoju nie będzie. I dlatego też ekonomię nazywano jeszcze długo ponurą nauką. Taka była nauka, która nie dawała optymizmu. I jakby co ciekawe, to Smith i Ricardo żyli mniej więcej w tym momencie. Czyli jakby w momencie, kiedy był początek tego ogromnego wzrostu, z tym, że oni sami go jeszcze nie zauważyli,
co jest też ciekawe. Natomiast nie docenili tego, jak jeszcze głębokie pokłady ludzkiej produktywności gdzieś tam drzemią. Ile jeszcze jest nowych sposobów podziału pracy, nowych dóbr kapitałowych do wykorzystania. Natomiast jest pytanie, dlaczego to nagle stało się tutaj około 1760 roku w Wielkiej Brytanii. No i od dziesiątek lat na to pytanie próbują sobie odpowiedzieć historycy gospodarki i ekonomiści. I najbardziej popularną odpowiedzią są te instytucje. Z tym, że około 1760 roku żadna wielka zmiana instytucjonalna w Wielkiej Brytanii nie zaszła. Mówi się, że to zaszło ciut wcześniej, w czasie tak zwanej chwalebnej rewolucji roku 1688, ale jak się temu przyjrzeć, to żadna gruntowna zmiana systemu praw własności wtedy nie nastąpiła. Jak wcześniej istniały sądy i sędziowie i prawa własności były egzekwowane, nie można było kraść, trzeba było przestrzegać kontraktów i dostęp do sędziów w tym systemie common law był dość jasny. Te rozstrzygnięcia sądowe były powszechnie respektowane i jakby żadna wielka zmiana orzecznictwa nie wystąpiła w tym XVII-XVIII wieku. A do tego prawa własności były już respektowane dużo wcześniej na wielu innych obszarach. Taką mamy tendencję do tego, żeby być mocno europocentryczni, ale jeśli popatrzymy na historię Chin, to w Chinach przez setki lat istniał już też sprawny system egzekwowania praw własności. Podatki nie były jakieś ogromne. Chińczycy mieli lepszą technologię. Mieli dostęp do wynalazków, które w Europie przyjęły się dużo później, tak? Druk, papier, proch i tak dalej, to wszystko przychodziło z Chin. A w Chinach z takim wzrostem nagłym przedsiębiorczości, rozwoju gospodarczego nie mieliśmy do czynienia. Więc ta odpowiedź z instytucji jakby nie zadowala. Jakby można przyznać, że trudno sobie wyobrazić kraj, który bez dobrych instytucji by się rozwinął, ale jakoś przez wieki te dobre instytucje nie wystarczały do tego, żeby ten rozwój nastąpił, więc poszukiwania tego, co się stało w tej Wielkiej Brytanii w XVIII wieku późnym, trwają. No i pozwolę sobie teraz na reklamę dość jawną. Te badania w dużej mierze zebrała Deirdre McCloskey w książce Burżuazyjna godność. I tak jedna po drugiej kolejne hipotezy, które miałyby tłumaczyć to, co się stało w tym XVIII wieku w Wielkiej Brytanii, w Anglii i Szkocji, że wybuchła tak zwana rewolucja przemysłowa i poziom rozwoju gospodarczego zaczął gwałtownie przyspieszać, ona krok po kroku je obala. Pokazuje, że skala handlu zagranicznego była tak mała, że niczego nie potrafi wyjaśnić, że zasoby węgla niczego nie wyjaśniają, bo w Chinach były takie same, jak nie lepsze, że postęp naukowy tego nie wyjaśnia, bo w Chinach nauka stała na dużo wyższym poziomie, że nie było żadnej rewolucji w prawach własności i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego jest kilka szczególnie cennych rozdziałów, które wyjaśniają, że ten rozwój nie mógł się wziąć
z wyzysku. Także mieliśmy do czynienia z takimi bardzo nieprzyjemnymi instytucjami jak handel niewolnikami czy kolonializm, imperializm, które często wiązały się z rabunkami. Ale znowu, jeśli popatrzymy na majątki osób, które najbardziej wzbogaciły się na rabunku kolonii, to ich dochody stanowiły może promil dochodu Wielkiej Brytanii. Tak, to było coś na tyle nieznaczącego w tej wielomilionowej gospodarce, żeby mogło wytłumaczyć to, że Brytyjczycy w ciągu 200 lat stali się 20, może i 40 razy bardziej bogaci. Inne jakby rozwiązania tej zagadki, które można spotkać w literaturze, które też jakby wiążą się z interwencją państwa, wskazują na to, że no, ci Anglicy to bank centralny stworzyli w XVII wieku, więc mogli emitować pustą walutę, którą zainwestowali w rozwój przemysłu, a innym państwom narzucili właśnie używanie tej swojej waluty, więc mogli tak skonfiskować to i zainwestować to w przemysł. Z tym, że jakby Bank Anglii emitował jakieś tam banknoty, które do późnego XIX wieku krążyły tylko w Londynie i 20 km naokoło, czy tam 20 mil naokoło. I generalnie był bankiem, który obsługiwał dług publiczny, a za bardzo w żadne inwestycje się nie mieszał. A jak się bada to, jak finansowali się ci pierwsi wielcy przedsiębiorcy, przemysłowcy, no to dla nich głównym źródłem finansowania były oszczędności rodziny, były zatrzymane zyski już z pierwszych inwestycji, po prostu cały czas reinwestowali, a nie konsumowali tych zysków. Natomiast zupełnie nie finansowali się kredytem bankowym. Jakby ten rozwój nagły produktywności i przedsiębiorczości nie miał wiele wspólnego z systemem finansowym. Sama McCloskey stawia tezę, że ten nagły rozwój wziął się ze zmiany idei i ze zmiany retorycznej. Mianowicie wcześniej przedsiębiorcy, kupcy, handlarze, chociaż istnieli w społeczeństwie, to byli warstwą pogardzaną. Godnymi szacunku byli szlachcice, duchowni, natomiast nigdy handlarze czy, nie wiem, finansiści, tak, tym zajmowali się ci najgorsi w społeczeństwie. Natomiast najpierw w Holandii, a później w Wielkiej Brytanii, gdzieś właśnie w XVII-XVIII wieku, ponoć, wedle dowodów literackich, zaczęło zmieniać się właśnie nastawienie do przedsiębiorczości, do kupców, handlarzy, do producentów i zaczęli oni uzyskiwać godność, tak? Zaczęli stawać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, których można poważać, którzy stali się bohaterami społecznymi. Tak, nawet co niektórym zaczęto stawiać pomniki na początku XIX wieku. I McCloskey uważa właśnie, że oprócz tego, że ci przedsiębiorcy mieli wolność, tak, czyli mieli te dobre instytucje, w ramach których musieli działać, to dopóki nie zostali też obdarzeni godnością, to nie podejmowali tak wielu przedsiębiorczych działań z powodu właśnie już takiego ostracyzmu społecznego, że dopiero kiedy ich działania zaczęły być doceniane, to tych działań naturalnie pojawiło się więcej i innowacyjność i przedsiębiorczość stały się cechami pożądanymi i zaczęły być wdrażane w życie. Na ile jest to słuszna teza, oczywiście można
dyskutować, ale bardzo Was zachęcam do lektury tego dzieła, bo oprócz tego, że dowiecie się wiele o historii gospodarki, to jest to na pewno okazja do wielu przemyśleń i polemik, ale też jakby pozwala zrozumieć, że te teoretyczne czynniki, które jakby działają, tak? To jest prawda, że dzięki temu i temu rozwój gospodarczy się powiększa, ale że to wszystko musi działać w jakichś szerszych ramach społecznych i kulturowych. Dziękuję za uwagę i czekam na pytania.